Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa świętej Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilebni kapłani, czcigodny ojcze proboszczu, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, parafianie, ukochane Boże dzieci. Dzisiaj podczas Adwentu Matka Kościół daje nam to słowo od świętego Łukasza z Ewangelii, początek Ewangelii, bo pierwszy rozdział, jak Matka Najświętsza, jako ta, która powiedziała: oto jestem służebnica Pańska, wyrusza w drogę. Jest to Ewangelia nawiedzenia świętej Elżbiety. Tą tajemnicę Bożego wcielenia potem dalej rozważamy w różańcu, jako druga tajemnica różańcowa, kiedy Matka Najświętsza przychodzi do człowieka w potrzebie, starsza osoba w stanie błogosławionym. I tak trzeba zawsze mówić, prawda? Bo jeżeli się powie, że ktoś w ciąży, potem to dziecko nieraz uświadamia sobie, bo słyszy taką rozmowę rodziców i myśli, że jest ciężarem. A właśnie jest stan błogosławiony, kiedy czekamy na narodzenie się nowego życia, na przyjście potomstwa w rodzinie. I właśnie te dwie szczęśliwe osoby spotykają się, ale w służbie jedna drugiej. Na pewno święta Elżbieta pomaga Maryi. Czytając tak między wierszami tą Ewangelię, trzeba powiedzieć, jaka wielka radość spotkała ich. Jak to razem się zeszli ludzie krewni, bliscy sobie. Ci, którzy naprawdę są wybrani przez Pana Boga. I podczas Adwentu jest bardzo ważna ta myśl, że Pan Bóg jest tym, który przez swojego Syna Jezusa Chrystusa przychodzi, aby nas odwiedzić. Dla każdego z nas to jest czas oczekiwania. Adwent to jest taki czas, kiedy człowiek czekając już się spotkał z Chrystusem. Kochani, inaczej by nie można było zrozumieć dzisiejszego dnia, jak to kapłan ojciec proboszcz powiedział o spowiedzi, Dzień Miłosierdzia. Z wielkim podziękowaniem też patrzymy na kapłanów, którzy sprawują ten sakrament. Tak naprawdę jest to Boże Narodzenie dzisiaj dla was, bo bez spowiedzi świętej, to nawet jakbyśmy w nocy spotykali nowonarodzonego Zbawiciela z Wigilii do 25 grudnia, to nie byłoby to święto. Nie byłby to ten odpowiedni moment, kiedy by Pan Jezus miał przyjść do jakiegoś naszego moralnego bałaganu czy serca nieuporządkowanego. Tak naprawdę dzisiaj już jest ta Wigilia, kiedy Pan Bóg przychodzi, kiedy moje serce jest gotowe, kiedy dzisiaj mogę powiedzieć: witam Cię, nowonarodzony Zbawicielu. Jaka to wielka miłość jest Pana Boga do nas. Spowiedź święta. Na pewno przy tej Ewangelii trzeba byłoby powiedzieć, że te dwa kochających serca się spotkało. Pamiętam taką modlitwę, taką pieśnię starą jeszcze w tym takim niewyraźnym polskim języku, ale tylko powiem jej treść jeszcze z domu.
jak moja babcia śpiewała, że takie powiedzmy były teksty mniej więcej, żeby to przypomnieć, że wyruszyła jedna w drogę, przyszli, zobaczyli się we dwoje, a spotkali się w czworo, dlatego że Matka Boża i Święta Elżbieta oczekiwali na narodzenie dziecka i cztery osoby się spotkały. Jan Chrzciciel, Pan Jezus, jaka radość wielka. Dzieciątko w moim łonie się poruszyło. Kochani, to jest dar Ducha Świętego i dlatego dzisiaj jest to spotkanie Pana Boga z nami. Adwent to ten czas, kiedy my czekamy, ale Adwent i spowiedź adwentowa to jest ten moment, kiedy Bóg nas nawiedza. Kiedy to Pan Bóg wyrusza w naszą stronę. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijańskich, opisując tę Ewangelię, jeden z nich pisze taki komentarz, że Bóg wyruszył w nieznane z nadzieją, że się spotka z miłością. Dlatego, że człowiek ma wolną wolę. Dlatego, że Pan Bóg zawsze wyrusza w naszą stronę. Ale czy przejdąc taką długą drogę, czy On dopuka się do naszych drzwi, do naszego serca? I spowiedź to jest ten moment spotkania się z Panem Jezusem. Zaproszenie Pana Boga do naszego serca. Jeżeli tutaj są właśnie poczciwi, wierzący, katolicy, praktykujący, mogą powiedzieć, że im częściej się spowiadamy, im bardziej ta spowiedź jest regularna, to jest lekarstwo na nasze grzechy. To nie sposób wziąć jeden raz tabletkę od bólu głowy i cały rok mieć spokój z głową, czy z inną chorobą na przykład. To jest proces. Jeżeli się człowiek spowiada często, jeżeli my przychodzimy do tego źródła Bożego miłosierdzia, to jest ten moment, kiedy Bóg pochyla się nad nami. Kiedy ten Bóg, będąc pielgrzymem w historii naszego zbawienia, przychodzi i zastaje otwarte drzwi. Nasza wola jest gotowa przyjąć Pana Jezusa. I dzisiaj jest ten moment, kiedy my możemy z tej świętej spowiedzi skorzystać. Jest bardzo dobre, abyśmy naprawdę uświadomili to sobie. Oczywiście ja nie chcę teraz was uczyć, tak, bo jest więcej ludzi starszych ode mnie, mogą jeszcze mi wytłumaczyć, jak to się w życiu ma wszystko wypełniać. Ale tak, kochani, powiem, że zawsze, ilekroć Pan Bóg daje tą laskę spowiedzi, zawsze odczuwam jako kapłan, że jest to Boże miłosierdzie takie niewypowiedziane. Jakbym miał po spowiedzi przyjść i powiedzieć wam, co odczuwam, to nie wiem, czy bym potrafił dobrać słowa, że jak wielki jest Bóg, jak człowiek ma wielkie zaufanie Pana Boga, bo to dzisiaj, w tym momencie, każdy z nas otrzymuje klucz od Królestwa Niebieskiego. Człowiek na ziemi decyduje o swojej wieczności. To jest może czasem niezrozumiałe, ale to jest dar. To jest te słowa, które Pan Bóg kiedyś mówił, Pan Jezus powiedział, że ani ucho nie słyszało, ani serce nie może zrozumieć, ani oko nie widziało, jakie wielkie dary Bóg przygotował dla tych, którzy Go milują. Dlatego właśnie ta spowiedź jest wielkim darem. Tą spowiedź trzeba bardzo dobrze rozumieć, uświadomić sobie. Oczywiście mógłbym tu bardzo dużo takich przykładów mówić, ale prawda jest taka, że czasem my nie rozumiemy tego. Ja się na przykład zastanawiam, ale to z takim wielkim szacunkiem powiem też dla was, bo u nas jest bardzo mało kapłanów na Ukrainie, ale ja nigdy może, no może raz, drugi się spotkałem za kilka lat kapłaństwa, że ktoś przyszedł i powiedział, że nie było spowiedzi tam pół roku czy rok. Dla mnie jest, jak spowiadam na Jasnej Górze i mam świadomość, ile jest kościołów, parafii, i ktoś powie, że on dłuższy czas nie był spowiedzi, to ja nie mogę dojść do tego. Mi się wydaje, że to jest taka czapka, która mi na głowę nie wchodzi. Jak to możliwe? Dlaczego? To tak jakby chodził koło wody, koło studni się nie napił i miał pretensje. Dlaczego jest spragniony? Pan Bóg jest tak blisko. Wystarczy wyciągnąć rękę, serce i Bóg już działa. Spowiedź to jest ten moment, kiedy Bóg w takim prawidłowym rozumieniu jest najsłabszy do człowieka. Dlaczego? Bo wszystko, co mu powiesz, on ci mówi, wybaczam. I dzisiaj ta radość wielka ze spotkania się Pana Jezusa i Jana Chrzciciela. Ale to jest bardzo ważna myśl, którą też chcę zakończyć naszą naukę mszy świętej. Aby się spotkał Pan Jezus z Janem Chrzcicielem, był ktoś jeszcze potrzebny, pośrednik. Matka Boża, Święta Elżbieta.
Jest to cudownie pomyślane przez Pana Jezusa w Kościele. Kiedy Bóg chce spotkać się z człowiekiem, On zawsze daje nam Kościół, wspólnoty, kapłanów, sakramenty. Jaka wielka delikatność Pana Boga była w momencie zwiastowania. Przecież mógł Pan Bóg przyjść i powiedzieć do Matki Bożej: jestem, słuchaj, mam do powiedzenia coś Ci. W delikatny sposób posyła anioła. I to było takie pochylenie się Pana Boga przed swoim stworzeniem. Dlatego dzisiaj też jest to wielka radość, kiedy my z jednej strony przychodzimy do Pana Boga, przychodzimy do Kościoła, aby odwiedzić Chrystusa. A z drugiej strony myśmy przyszli kilometr, dwa, pięć może, a Pan Bóg aż z nieba, tak daleko mu się przychodzić. I w mszy świętej spotyka się. Czyli to jest Jego nawiedzenie. A człowiek jest na tyle przez Pana Boga wzbogacony tym wyborem wolnej woli, że może powiedzieć tak albo nie. I teraz na ile nasze serce jest przepełnione miłością, na ile ma tego pragnienia, że chce spotkać się z Bogiem, niech ta dzisiejsza Ewangelia nam pomoże. Maryja z pośpiechem poszła, z takim po prostu niezwłocznym decyzją swoją, bo chciała się spotkać i pomóc. I to jest bardzo ważne. I tak właśnie na końcu już naprawdę powiem, jak pewnego razu ktoś zatelefonował do mnie w parafii i umawiał się na spowiedź, bo mieli gdzieś tam wyjeżdżać i pytali się, czy mogą przyjść, czy ja będę w domu, o której godzinie. I ja tak powiedziałem, że naprawdę jestem cały czas, czekam w każdej chwili. To dobrze, to już za 5 minut jesteśmy. To jest takie szybko, od razu. To jest natychmiast. Dlaczego czekać, tak? Mam prawo już dzisiaj, w tym momencie żyć w Bożym miłosierdziu. Dlatego nigdy sobie tego nie przekreślajmy. Dajmy szansę też Panu Bogu, aby nas uszczęśliwił. A Wam, kochanie, życzę, bo już jest blisko Bożego Narodzenia, ten czas, abyście byli z Bogiem szczęśliwi, aby Chrystus się urodził w Waszym sercu. I tak jak u nas zawsze na kolędzie, na Ukrainie, kiedy kaplan już pośpiewa kolędy, pobłogosławi dom, mówi życzenia, to na końcu tak mówi takie powieńczowanie, które się kończy słowami: z Nowym Rokiem, z nowym szczęściem, z Bożym Narodzeniem. I również Was witam, i kaplanów czcigodnych. I niech dobry Bóg, który przychodzi dzisiaj do nas, również codziennie rodzi się w Waszym sercu. Amen.